Cześć kochani. Wcześniej, bo 7:30, podejmuję dobrze znany dla wszystkich temat, ale zarazem kontrowersyjny. Dlaczego kontrowersyjny? Dlatego, że ludzie nie mają granicy. Granicy pomiędzy zdrowym myśleniem, zdrowym podejściem do problemów, z takim jasnym patrzeniem na sytuację z, no, z szerszej perspektywy, tak? I są dwa kierunki. Albo się całkowicie zatracają w pozytywnym myśleniu, w tych tak zwanych afirmacjach, kiedy mówi się, że masz coś sobie powtarzać, że żeby lepiej się poczuć, tak? Z przekonaniem, że to się już zdarzyło i tym podobne, tak? Bzdura. Ja to patrzę z zupełnie innej perspektywy. Patrzę z perspektywy zdrowego podejścia, zdrowego myślenia. Podejścia, gdzie wydobywam z siebie siłę do tego, aby stawić czoła różnego rodzaju trudnościom, które się pojawiają w życiu. A życie, jak wiemy, bardzo często, gęsto przynosi bardzo dużo trudności, tak? Nie unikniemy różnego rodzaju problemów, czy to problemów zawodowych, czy to problemów zdrowotnych, czy to problemów finansowych, czy to problemów emocjonalnych. No słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje na świecie. Wystarczy, że włączysz telewizję z samego rana i masz taki natłok informacji, że no, nie potrzeba kawy, żeby się ocucić, tak? I zafundowana jest na dzień dobry, po godzinie 6, depresja, lęk, poczucie zagrożenia. To wszystko wywołuje różnego rodzaju dysfunkcje. Dysfunkcje, o których myślę, są to dysfunkcje lękowe, dysfunkcje depresyjne, dysfunkcje obsesyjno-kompulsyjne, jakkolwiek. I cokolwiek by się nie pojawiało, jest to podłoże lękowe, tak? I teraz tak, czym jest zdrowe podejście? Zdrowe podejście to jest kultywowanie postawy, w której ja potrafię się w zupełnie inny sposób odnieść do tego, co się ze mną dzieje, co się dzieje w moim życiu, w moim świecie. Zdrowe podejście to jest praca nad zdrowymi przekonaniami. Jeżeli wiesz, to dobrze, jeżeli nie, to musisz rozszerzyć horyzont i poznać teorię przekonań. Nasze całe życie, nasze całe postępowanie, to co robimy, to jacy jesteśmy, bazuje na określonych przekonaniach. I teraz albo mamy dobre, zdrowe, konstruktywne przekonania, które nas budują, które nas wzmacniają, które pozwalają nam stabilnie stąpać po ziemi, albo mamy przekonania nieadekwatne generalnie do naszego życia, tak? Czyli przekonania, które nas nie budują, przekonania, które nas podcinają, przekonania, które powodują niskie poczucie własnej wartości, a często, gęsto w ogóle brak poczucia wartości, typu jestem bezwartościowy, nic nie potrafię, nie mogę, nie uda mi się, itp., itd. Czyli ten cały śmietnik, tak? To jest taka dość mocno zobrazowana metafora. Tak wczoraj mi się tak na takim flow pojawiło. To tak jakbyś otworzył śmietnik, włożył głowę w śmietnik i siedział z głową w śmietniku i oddychał tym, co tam jest. Oddychał tym, co tam jest, i to po prostu mielił. Mielił i trawił. No ale po co? Ale po co? Jak możesz otworzyć okno i zrobić przewiew w swoim pokoju? Możesz wprowadzić coś innego do swojego życia. Możesz zastąpić coś, co jest dla ciebie niekonstruktywne, negatywne, coś, co ciebie nie buduje. Bardziej idzie to w kierunku niszczenia, podkopywania twoich możliwości, twoich, moich możliwości, a bardzo dużo ludzi, ponad 70% ludzi ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie, nie wierzy w swój potencjał, nie wierzy w swoje jakieś plany, cele, nie wierzy w ogóle w to, że życie może inaczej wyglądać, że życie może być dobre, bo nie mówimy tu o jakimś wyimaginowanym, wspaniałym życiu, w którym wszystko się układa i jest w ogóle super. Nie, mówimy o tym, kiedy ja potrafię budować siebie zdrowego, dojrzałego, silnego i kiedy potrafię, a jeżeli w danym momencie nie, to uczę się radzić sobie z trudnościami, z problemami. A każdy ma ten wewnętrzny potencjał, każdy ma tą wewnętrzną siłę, tylko gdzieś tam kiedyś, i to jest zadziwiające, że gdzieś tam kiedyś zostało to stłamszone, zostało wdrukowane, powiedziane, że nie można, że nie da się, że nie potrafisz, że właśnie te magiczne że. Ale to jest gówno prawda. To jest gówno prawda. I wracając do meritum sprawy,
skupiamy się na zdrowym myśleniu, na zdrowym podejściu. Skupiamy się na podejściu, które może mnie wyciągnąć z tej matni, syfiastego, niezdrowego pożywienia, jakim pożywką, jakim jest niezdrowe myślenie, jakim jest brak wiary w siebie. Zdrowe przekonania to są kultywowane myśli, to są myśli, które ja sobie powtarzam codziennie i które mnie budują, które mówią mi, że potrafię, że uczę się radzić sobie ze wszelkimi problemami, które się pojawiają, że mam w sobie siłę, że odkrywam swój potencjał, że będę w stanie to zrobić, że będę w stanie to zrobić i uwierzyć, że kiedy coś mnie spotka ciężkiego i trudnego, po prostu sprostam temu. I to jest fajne, i to jest okej. I wiesz, wtedy pojawia się takie przeświadczenie, kurde, że no dobra, no cokolwiek się zdarzy, a w życiu bywa różnie, no to może jednak ja to udźwignę. Może jednak pomieszczę w sobie emocje, które się pojawią bez względu na to, jakie będą. Może wpuszczę myśli, które będą przechodziły przez moją głowę, a myśli wielokrotnie przychodzą też różne. I bardzo często bywają trudne. Jednak wycofanie, zamknięcie nic nie da. Nic nie da. I tu wiesz, nie chodzi o to, żeby mówić sobie, kiedy teraz jadę samochodem, pada deszcz, wow, pada deszcz, jest super, fajnie, jest zajebiście, czuję się dobrze, kiedy mam depresję. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że kiedy mam depresję, kiedy pada deszcz, to przynajmniej znalezienie, postaranie się, nauka znalezienia w sobie takiego promyczka, tego promyczka pogody ducha i wykodowania, wyrzucenia, przekodowania, przeprogramowania wewnętrznie głowy na inny tor i choćby nawet jedną myślą. Co ci szkodzi, żeby spróbować? Co ci szkodzi, żeby zaryzykować? Bo to jest ryzyko. Może jedna myśl w tym momencie nie za wiele pomoże, typu będzie dobrze, będzie okej. Nic nie trwa wiecznie, to wszystko przemija. Ale powtórzone sobie raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny, dziesięciosetny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, może wzmocni twoją część, która po prostu to udźwignie. Spróbuj, przetestuj. Ja to robię codziennie i wiem, że pomaga. Pomimo tego, że wiele razy w ciągu dnia jest bardzo ciężko. Ale tak jak powiedział, to jest bardziej kolejne przekonanie, które ja sobie wdrażam w głowie. Koncentruję się bardziej na rozwiązaniach niżeli problemach. Ale powtarzam sobie to z przekonaniem, powtarzam sobie to z takim wewnętrznym przeświadczeniem, że ja potrafię to zrobić. I faktycznie, w pewnym momencie to, co mało konstruktywne, to, co jest syfiaste, to, co jest zaśmiecające, to, co jest wręcz poniżające mnie. A to, co się dzieje.